Dzień dobry, dzieci. Witam Was bardzo serdecznie. Ja, pani Teatrzyk. W mojej walizce, jak zwykle, czekają na Was już Jacuś i Agatka. A tutaj wokół mnie, oj, tutaj wokół mnie panuje straszliwy bałagan. Ciekawe, co robi Jacek i Agatka. Mam nadzieję, że to posprzątają, bo przecież tak nie może być, prawda? A wy sprzątacie w swoich pokoikach? Mam nadzieję, że każdy z Was ma porządek i pomagacie też rodzicom w sprzątaniu. A ja zajrzę, co porabiają Jacek i Agatka. To do śmieci! I to też do śmieci! O! I to do śmieci! O, też! O! Dobrze, dobrze. I to do śmieci. O, świetnie. O. A to też. O, super. I jeszcze, o, Reda, co to tu robi? To też wyrzucam. I to wyrzucam. O, ile tego wszystkiego. O, dobrze. O, a to? O, baterie, stare baterie. I jakieś pudełko, wszystko do śmieci. Ho, ale tego nie oddam. O, uwielbiam folię bąbelkową. Można puszczać bąbelki. O tak, pyk, pyk. O, pyk, pyk. Będę się bawił cały dzień. Słyszycie? O! Ale pięknie. I jeszcze więcej. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Tak, Agata, sprzątam. Przecież sprzątam od rana. Święta się zbliżają. O, zaraz, zaraz. A co to jest? To jest właśnie taka folia. Ją sobie zostawię i nie oddam. Jacusiu, po co ci ta folia? Bo ja ją bardzo potrzebuję. Jacusiu, do czego? Ja się nie obawię. Zaraz ci pokażę. O, posłuchaj. Słyszysz? Jakie dźwięki? Uwaga, uwaga. Pyk. Jacusiu, to do śmieci. Ojejku, co tam się dzieje? No jak to? Tam są wszystkie śmieci. Jak to? Wszystkie śmieci? O, Jacusiu! To wszystkie wyrzuciłem, co mi jest niepotrzebne. Jacusiu, wszystko na jedną kupę? Oj, tam kupę. Po prostu wszystko w jednym miejscu, a potem wrzucę to do śmietnika i tyle. Jacusiu, ale tutaj są różne śmieci. Różne, bo posprzątałem takie różne śmieci, to te różne śmieci tam wrzuciłem. O, Jacusiu, czy ty nie wiesz, że śmieci trzeba segregować? Co? Segregować! Segregować śmieci. No, coś tam słyszałem. Przecież wiesz, że są różne kubły. No, wiem, że są różne kubły, takie ładne, kolorowe, stoją pod naszym domem. Każdy kolorowy kubeł służy do czegoś innego. Nie można wrzucać śmieci do wszystkich śmieci do jednego. To co my mamy zrobić? Trzeba te śmieci posegregować, a potem oczywiście porządnie umyć ręce. Nie wiadomo, gdzie czai się ten wirus. Oj, nie strasz mnie tylko tym wirusem. No nie straszę cię, tylko mówię, że po sprzątaniu też trzeba umyć ręce. Będziemy dotykać różnych śmieci, kosza na śmieci, to trzeba potem umyć ręce. No to przecież jasne. To co my teraz musimy zrobić? No, musimy posegregować śmieci. O, co to jest? To jest moja folia i nie oddam jej. Jacusiu, to trzeba wyrzucić. Ale jeszcze trochę. O, jeszcze trochę. Słyszysz, jak fajnie? Jacusiu, to jest folia. Folia do... Folia do robienia pyk-pyk. Nie, to jest folia do śmieci. O, ja ją tak
bardzo lubię. Jacusiu, robimy porządki przed świętami, wiesz przecież. No wiem, wiem, wiem. Ale tak się ciężko rozstać z taką świetną folią. No Jacusiu, niestety musimy ją wyrzucić. Do którego kubła byś ją wyrzucił? A może do niebieskiego, bo jest taki ładny. Nie, Jacusiu, nie do niebieskiego. Dlaczego? Ja chcę do niebieskiego. Jacusiu, do niebieskiego wyrzucamy papier. Papier tylko? Tak, papier. Czy ta folia jest z papieru? No nie wiem, tak robi pyk, pyk fajnie. To ja nie wiem, z czego jest zrobiona. A wy wiecie, z czego zrobiona jest ta folia? Z plastiku. O, to jest plastikowa folia. I trzeba ją wyrzucić do odpowiedniego kubła. Czy wiecie, do którego kubła wyrzucamy folię i plastik? Do żółtego. Do żółtego? Tak. Idź wyrzuć do żółtego. No dobrze. Do żółtego wrzucam folię. Sprawdźmy, co tu jeszcze mamy. O, rety, rety. Ile tu śmieci. O, to? To jest pudełko plastikowe. Do żółtego? Tak, do żółtego, bo to plastik. Świetnie. Do żółtego, bo to plastik. Co ja tu mam? O, proszę, butelka. Oj, dużo folii. Folia do plastiku, czyli do żółtego. Tak, ale wiesz co, ta butelka powinna wyglądać inaczej. Jak? Powinna mieć odkręconą zakrętkę. O, odkręcamy zakrętki. Mama zawsze mówi, że trzeba odkręcić zakrętkę. I zakrętkę wrzucamy do... Nie, poczekaj! No przecież zakrętka jest plastikowa, to do żółtego. Tak, to prawda, zakrętka jest plastikowa, ale daj mi ją na chwilę. O, tu mam jeszcze jedną. No właśnie, mamy dużo nakrętek. Nie wiesz, że mama zbiera nakrętki? No, ale po co? Nakrętki zbieramy na różne cele. No jakie różne cele? No dobroczynne. Dobroczynne? Tak, zbieramy nakrętki na przykład dla chorych dzieci. Dla Tosi, dla Mii albo dla Franka. Ojej, a co to za dzieci? Chorują na różne rzadkie choroby, a my przekazujemy te nakrętki dla nich, żeby byli zdrowi, żeby zbierali pieniążki na leki. To gdzie dajemy te nakrętki? Nakrętki do konkretnego pudełka, w którym stoją w przedpokoju. O, w przedpokoju, daj, to zaniosę i wrzuciłem. No, a teraz butelka? Do żółtego. Świetnie, bardzo dobrze. Idę dalej, ohoho. A tutaj mamy jakieś papiery. Zaraz. Mówiłaś, że papier wrzucamy do niebieskiego. Do niebieskiego. Papier do niebieskiego. Świetnie, bardzo dobrze. O, znowu nakrętki. Nakrętki do przedpokoju, a plastik do żółtego. Bardzo dobrze. O, i kolejne papiery. O, i karton po mleku. To też będzie do papieru? Nie. No jak to? Przecież karton jest zrobiony z papieru. Ale karton po mleku nie wrzucamy do niebieskiego kubła. Dlaczego? Bo to plastik. Karton to plastik? Tak. Takie kartony po mleku i po sokach nie wrzucamy do papieru, tylko do plastiku, czyli do żółtego. No to nakrętka dla ciebie. Nakrętka dla mnie. O! Papier? Papier do żółtego. Papier? Papier do żółtego. Papier? Do niebieskiego. No właśnie, do niebieskiego. A tutaj? Karton do żółtego. Świetnie. Czy już posprzątane? Ach, no prawie. Jeszcze jeden karton. O, do... Do jakiego? Taki karton możemy wrzucić do niebieskiego.
Do niebieskiego wrzucamy. I gotowe. No, jeszcze trochę nam zostało. No, trochę nam zostało, bo strasznie dużo tego sprzątania. Strasznie dużo, ale my jesteśmy prawdziwymi ekologami. Eko co? Ekologami. A kto to są ekologi? Ekolodzy. Ekolodzy? To tacy koledzy? To tacy koledzy, którzy są ekologiczni. Ekologiczni? Nic z tego nie rozumiem. To posłuchaj wierszyka, który ci opowiem. Wierszyka? Mhm. O młodych ekologach. No dobra, to posłucham. Idzie wiosna ze słonkiem pod rękę. Słyszysz? No jak to? Przecież nuci z ptakami piosenkę. Na jej widok zielenią się listki. I od razu wesele jest wszystkim. W jaki sposób przywitać się z gościem? Chlebem i solą? Tak będzie najprościej. Do jej cześć też można wydać przyjęcie, kiedy w końcu tu do nas przybędzie. Albo piknik na trawie w lasku obok byłoby ciekawie. Oj, w lasku obok. Radzę lepiej rozejrzyjcie się, ludzie. Czy chcecie wiosnę przywitać w tym brudzie? Rzeczywiście, tam w zagajniku leży śmieci, odpadów bez liku. Stare worki, gazety, papiery, kopsle, puszki, butelki ze cztery, jakieś gwoździe, kartony po soku i zużyta opona tam leży z boku. Oj, przecież wiosna się chyba popłacze. Proponuję witać ją inaczej. Zanim przyjdzie i z nami zostanie, zróbmy wielkie wiosenne sprzątanie. Ha, ha, wielkie wiosenne sprzątanie. Dobry pomysł, tak jest, nie ma sprawy. Pora wreszcie zakasać rękawy. I posprzątali, tak jak my. I posprzątali, bo to byli młodzi ekolodzy. To my też jesteśmy ekolodzy? Tak, jesteśmy ekolodzy. I jak już skończymy wszystko sprzątać... A kiedy to będzie? No, zostało nam niewiele. To posprzątasz to? No, ale potrzebuję twojej pomocy. Zaraz, zaraz. Tu są jeszcze nakrętki. Nakrętki dla dzieci. Zbieramy. No dobrze, przesunę je tutaj. O, a tutaj baterie jeszcze mamy. Bateria? Oj, a gdzie baterie wrzucić? Do niebieskiego? Nie, bo to nie papier. A może do zielonego? Tam jeszcze dzisiaj nic nie wrzucaliśmy. Do zielonego wrzucamy szkło. A do brązowego? Do brązowego odpady bio. A co to są bio? Na przykład rośliny, warzywa, owoce, obierki. To bateria nie jest zrobiona z warzyw. No na pewno nie. To gdzie wrzucić taką baterię? Baterię trzeba schować. Mam specjalne pudełeczko na baterię. O, spadła. Potem, jak uzbieram już ich trochę, to niosę do szkoły. Tam do specjalnego pojemnika je wrzucam. Ty to jesteś mądra, Agata. No pewnie, bo dużo się uczę. Ty też będziesz mądry, jak się będziesz dużo uczył. Sprzątam dalej wszystkie zakrętki, wszystkie plastiki. I gotowe. Posprzątane. A teraz trzeba umyć ręce. O, tak, trzeba umyć ręce. Ale zanim umyjemy ręce, może zaśpiewamy piosenkę? Piosenka! Znowu do bycia rok piosenka? Nie, tym razem to będzie piosenka ekologiczna. Ekologiczna, bo jesteśmy ekologami. No tak, to będziemy śpiewać o ekologii.
Ja jestem gotowy, a ty? No pewnie, że jestem, to co, śpiewamy? Śpiewamy! Jesteście gotowi? Śpiewajcie z nami! Wszędzie butelki plastikowe, puszki i worki foliowe, wokół papierki i odpadki, stare buty i zabawki. Jej! Śmieci leżą dookoła, do sprzątania świat nas woła. Świat trzeba sprzątać, każdy to przyzna. Pamiętajcie dzieci, segregujmy śmieci. Pamiętajcie dzieci, segregujmy śmieci. Ta piosenka jest ekologiczna. Świat trzeba sprzątać, każdy to przyzna. Pamiętajcie dzieci, segregujmy śmieci. Pamiętajcie dzieci, segregujmy śmieci. Każdy patrzy na te śmieci, patrzą dorośli i patrzą dzieci. Nawet król się schylić może, kiedy brudno jest na dworze. O tak, niech każdy po sobie sprząta. Niech każdy po sobie sprząta, wtedy świat lepiej wygląda. O tak, lepiej. Świat trzeba sprzątać, każdy to przyzna. Pamiętajcie dzieci, segregujmy śmieci. Pamiętajcie dzieci, segregujmy śmieci. Ta piosenka jest ekologiczna. Świat trzeba sprzątać, każdy to przyzna. Pamiętajcie dzieci, segregujmy śmieci. Pamiętajcie dzieci, segregujmy śmieci. Jeszcze raz śpiewamy. Jeszcze raz refren. No to jeszcze raz. Ta piosenka jest ekologiczna. Świat trzeba sprzątać, każdy to przyzna. Pamiętajcie dzieci, segregujmy śmieci. Pamiętajcie dzieci, segregujmy śmieci. Ta piosenka jest ekologiczna. Świat trzeba sprzątać, każdy to przyzna. Pamiętajcie dzieci, segregujmy śmieci. Pamiętajcie dzieci, segregujmy śmieci. O tak, wszyscy jak segregują śmieci, wtedy świat będzie czysty. Dokładnie tak. I będzie wszystkim dookoła przyjemniej. I zdrowiej. Dokładnie. To co? A teraz to ja już strasznie zgłodniałem, ale najpierw musimy umyć ręce. Tak, biegniemy umyć ręce! Jacek i Agatka posprzątali i poszli umyć ręce, a teraz na pewno zjedzą coś dobrego. Mam nadzieję, że u Was też są przedświąteczne porządki. Dobrze, że wszystko już posprzątane, chociaż widzę, że tam czai się ktoś przy kuble na śmieci. Mam nadzieję, że do Was nie przyjdzie. Do zobaczenia. Pa, pa!